OKCoin zawiesza tradowanie XRP, Coinbase zawiesza tradowanie XRP, Crypto.com usuwa XRP, Bitstamp zawiesza tradowanie XRP. Co się stało z Ripple? Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. CryptoMasters przedstawiają... Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem Co się stało z Ripple? Ponieważ jak możecie zobaczyć, dzisiaj jest on ponad 33% na minusie. Zanim Wam wytłumaczę, co się stało z Ripple i dlaczego jego cena tak drastycznie spadła, chciałem Was wszystkich przestrzec przed skamami, które pojawiają się wraz z drożejącym Bitcoinem. Zauważyłem, że im Bitcoin droższy, tym jest coraz więcej skamów, coraz więcej prób wyłudzeń naszych kryptowalut czy dostępu do naszych portfeli. I pierwszym takim ostrzeżeniem jest oczywiście próba wyłudzenia naszych środków z Ledgera. Jak pewnie wiecie, dane wszystkich praktycznie klientów firmy Ledger, którzy zakupili portfele sprzętowe, te dane wszystkie wyciekły. Nasze imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów itd., itd. Ledger oczywiście ostrzega przed próbą wyłudzenia kryptowalut, ale zauważyłem, że nie każdy jeszcze wie od razu, że to jest scam. Także jeżeli będziecie otrzymywać takie maile, jak na przykład ten, że musisz przeprowadzić KYC i kliknąć w ten link, niby od Ledgera, to nigdy tego nie rób. Olej tę wiadomość, nie wchodź w żadne linki. Jeszcze zwłaszcza, że widać, że nasza poczta potraktowała to jako spam i wrzuciła to do folderu spam. W takie linki nie wchodzimy. Mamy też przykład wysyłania SMS-ów niby od Ledgera. Tu proszę zobaczcie, jest SMS, który namawia nas do wejścia w link, ponieważ jest jakiś wielki błąd na software'ze Ledgera. Innym takim SMS-em jest tak jak na przykład ten tutaj, który prosi nas również o potwierdzenie transakcji, że z naszego Ledgera właśnie zostało wysłane jakaś tam ilość bitcoinów. W te linki nie wchodzimy. Jeżeli nic nie wysyłałeś z Ledgera, to w żadnym wypadku nic nie potwierdzaj, bo możesz stracić wszystkie swoje środki, które trzymasz na portfelu. Ale Ledger nie jest jedyną taką próbą oszustw, które są teraz popularne, ponieważ tak jak tutaj ja sam osobiście też otrzymałem e-mail od giełdy, prawdopodobnie Robinhood, no nieprawdopodobnie, tylko oszuści podszywają się pod giełdę Robinhood i proszą mnie o zresetowanie hasła. W te linki też nie wchodzimy, żeby czasem złodzieje, oszuści nie mieli dostępu do naszych kont na giełdach. Zwłaszcza, że wiele osób ma na kilku giełdach ustawione to samo hasło i tutaj przy zmianie hasła oszuści mogą już mieć dostęp do nie tylko jednej giełdy. Także uważajcie na skamy. Skamy też pojawiają się na Telegramie, które obiecują jakieś giveawaye w Bitcoinach, czy Ethereum, czy w jakichś innych walutach. Pamiętajcie, żeby najpierw odwiedzić oficjalnego Twittera, oficjalnego Telegrama danego projektu, a później dopiero brać udział w jakichś airdropach czy giveawayach. Także miejcie na uwadze, że tych oszustw będzie coraz więcej, ponieważ Bitcoin jest coraz droższy i coraz więcej nowych ludzi wchodzi do świata kryptowalut. A jeszcze zanim zacznę mówić o Ripple, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcję, jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Co się stało z naszym XRP, że spadł on z trzeciego miejsca na czwarte, a przez chwilę nawet, jak możemy zobaczyć na U2day, spadł na piąte miejsce, nawet Litecoin przez chwilę wyprzedził XRP. Jak wejdziemy sobie na CoinMarketCap i klikniemy na XRP, tu ustawię sobie kartę 3-miesięczną, to możemy zobaczyć, że na XRP mamy bardzo, bardzo duże spadki od ostatnich paru dni, a dokładnie
Pierwszy taki ogromny spadek zaczął się 21 grudnia. I dlaczego nastąpiły te spadki, zaraz Wam opowiem. Tu chciałem Wam jeszcze tylko powiedzieć, że mieliśmy bardzo duże wzrosty pod koniec listopada na XRP z racji tego, że był airdrop tokenów FLR dla wszystkich hodlerów XRP. Stąd właśnie były te duże wzrosty, ludzie się napalili, społeczność się napaliła na darmowe tokeny i zaczęli masowo wykupywać tokeny XRP. Dziwnym trafem zbiegło się to z późniejszymi nieciekawymi informacjami. Tutaj mamy powolne spadki po snapshocie do tego airdropu właśnie, korekta i nastąpiły ogromne, ogromne spadki. I teraz jak wejdziemy sobie na jakikolwiek portal informacyjny ze świata kryptowalut, to wszędzie możemy przeczytać na temat XRP i co tu się dzieje. Jak wejdziemy na Crypto Briefing, to widzimy, że OKCoin zawiesza wypłaty i wpłaty oraz trading XRP do wyjaśniania sytuacji związanej z SEC. Jak wejdziemy na CryptoPotato, to widzimy, że Coinbase również zawiesza wypłaty XRP. Na Twitterze możemy zobaczyć, że Crypto.com delistuje, czyli nie zawiesza, tylko całkiem usuwa XRP ze swojej platformy, ze swojej aplikacji. Bitstamp również zawiesza trading oraz wpłaty i wypłaty XRP, z tym, że tylko dla rezydentów Stanów Zjednoczonych. A czym to wszystko jest spowodowane? A tym, że SEC, czyli Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, oskarża Ripple i dwóch dyrektorów o przeprowadzenie oferty niezarejestrowanych papierów wartościowych o wartości niebagatela 1,3 miliarda dolarów. Jak możemy tu przeczytać, SEC ogłosiła, że złożyła pozew przeciwko Ripple Labs i dwóm jego dyrektorów, którzy są również znaczącymi posiadaczami papierów wartościowych, twierdząc, że zgromadzili oni ponad 1,3 miliarda dolarów w ramach niezarejestrowanej, ciągłej oferty cyfrowych papierów wartościowych. W skardze tej zarzuca się, że Ripple gromadził fundusze, począwszy od 2013 roku, poprzez sprzedaż cyfrowych aktywów znanych jako XRP w niezarejestrowanej ofercie papierów wartościowych inwestorom w USA i na całym świecie. Ripple rzekomo rozprowadził również miliardy XRP w zamian za wynagrodzenie bezgotówkowe, takie jak usługi związane z pracą i tworzeniem rynku. Zgodnie ze skargą, oprócz strukturyzowania i promowania sprzedaży XRP wykorzystywanej do finansowania działalności firmy, dyrektorzy, czyli Larsen i Garlinghouse, dokonali również osobistej niezarejestrowanej sprzedaży XRP o łącznej wartości około 600 milionów dolarów. Co zauważył również Willy Wu, który na swoim Twitterze wstawił wpis, że właśnie 600 milionów dolarów jest w rękach tylko i wyłącznie Larsona i Garlinghouse'a, a są oni oboje CEO Ripple Labs. Zaraz po ogłoszeniu tej skargi cena Ripple mocno zaczęła pikować w dół. Jak możemy zobaczyć, 20 grudnia tego roku cena wynosiła 57 centów, a dzisiaj, czyli 29 grudnia, cena XRP wynosi tylko 19 centów. Jest to blisko 70% spadek ceny przez 10 dni. Jak możemy zobaczyć na CoinMarketCap, nie tylko cena Ripple spadła, ale również w ciągu ostatnich 24 godzin market cap projektu spadł o ponad 32%. Także Ripple boryka się z dużymi, naprawdę dużymi problemami. Giełdy zaczynają zawieszać transakcje na Ripple, zaczynają się pozbywać XRP. A jeszcze dodatkowo na U2Day możemy przeczytać, że 82 miliony tokenów XRP zostały przeniesione przez Coinbase oraz Bitstamp, podczas gdy XRP traci właśnie trzecią pozycję i zamienił się miejscami z Tetherem. Whale Alert poinformował, że zauważyli transakcje, trzy transakcje o wartości łącznej 82 miliony XRP, co stanowiło wtedy 18,5 miliona dolarów i te transakcje zostały wykonane przez właśnie giełdę Coinbase oraz giełdę Bitstamp. Na giełdzie Coinbase zostały one przeniesione na inny portfel i giełda Bitstamp przeniosła to też do takiego zamrożonego portfela na BitGo. Co się stanie z XRP dalej, tego nie wiadomo. Możemy być jednak prawie pewni, że jeżeli SEC uzna, że XRP od Ripple to nie są papiery wartościowe i że są to zwykłe tokeny, to cena może bardzo szybko odbić w drugą stronę i ludzie z powrotem będą kupować te tokeny.
ale w tym momencie jest to bardzo duże ryzyko, żeby je kupować. Ja aktualnie nie kupuję XRP, czekam, jak się rozwiąże sytuacja. Jeżeli faktycznie Ripple zostanie w tej sprawie uniewinniony, to będzie okazja do szybkiego zarobku właśnie na XRP. O wynikach tego postępowania będę Was informował na bieżąco, a jeżeli macie XRP, to w sumie nawet nie wiem, co powinniście z nimi teraz zrobić. Coinbase zawiesił wypłaty, nie można ani sprzedać, ani wypłacić XRP. Dużo giełd się odsuwa, jedynie Binance jeszcze i kilka mniejszych giełd pozwala na handel XRP. Także powiedzcie mi, czy trzymacie, czy odkupiliście teraz, jak cena tak drastycznie spadła na dół i macie nadzieję na powrót tej ceny. Czy wyprzedaliście całkowicie? Mi się udało wyprzedać zaraz przed airdropem Sparka, ponieważ to było do przewidzenia, że cena mocno zapikuje w dół zaraz po snapshocie. W tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Trzymajcie się, dzięki za wysłuchanie, cześć!